Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko spinę, aż się zaplątałam. Fajnie, że jesteście. No, cieszę się, że mnie widzicie. Słuchajcie, z czym do Was dzisiaj przychodzę? O, właśnie, teraz przytaknijmy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok i że jesteście gotowi na nowy film. I słuchajcie, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie kosmetycznie, jak zwykle, no, prawie zawsze. I będzie o promocji dotyczącej Rossmana. Tak, zbliża się ta słynna nasza promocja minus 55%. Mam nadzieję, że tak jak ja czekacie na nią. Ona będzie 9 października. Nie wiem dokładnie jeszcze, jakie będą obowiązywały reguły, bo one się trochę pozmieniały i pamiętam też, że przy poprzedniej promocji trzeba było, takie były zasady, że 3 produkty z odmiennych kategorii wchodziły do koszyka i wtedy nam się aktywowała ta zniżka. Także nie wiem, jak będzie teraz, podejrzewam, że będzie tak samo. Przedtem, w poprzednich promocjach, z tego co pamiętam, to było tak, że jakiekolwiek produkty można było kupić, 3 podkłady i zniżka była dostępna. Także nie wiem, jak będzie teraz, wiem, jedno promocja od 9 października. Także jeżeli tak jak ja czekacie na te dni, no to zapraszam Was na ten filmik. Od razu z góry Was uprzedzam, jak to będzie i jaką formę chciałabym, żeby ten filmik przybrał. Będą to produkty, które mi się sprawdziły, które bardzo lubię i one się sprawdziły z okazji ostatniej promocji, czyli większość z tych produktów pochodzi z ostatniej promocji lub też gdzieś zakupiłam je tam w Rossmanie i mi się po prostu sprawdziły i dlatego trafiły też do dzisiejszego zestawienia. Chciałam, żeby było tak jak najbardziej uczciwie, czyli z każdej kategorii starałam się dobrać jakieś produkty. No i oczywiście nie będzie to tak, że no nie wiem, po 3 produkty z każdej kategorii, bo wiecie, jak to, no tak człowiek ma, że ma swoje ulubione kategorie i z tych właśnie kategorii ma więcej produktów, także u mnie też tak się zadziało. Mam tutaj bardzo dużo dobroci, chciałam Wam pokazać takie, wiecie, perełeczki, perełeczek, czyli po prostu moje ulubione produkty, tak jak wspomniałam, z każdej kategorii kosmetycznej. Także jeżeli jesteście zainteresowane tematem, oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej i przy okazji chciałabym wspomnieć, chociaż chyba już o tym mówiłam, że ja w najbliższej promocji będę też polować na te nowe produkty, które dopiero wchodzą od października. Ale podejrzewam, że Wy też. Także no, to tyle. O, to tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Troszeczkę się Wam przybliżę. Pokażę Wam te produkty z bliska i opowiem, dlaczego uważam, że są one godne polecenia, że warto się w nie zaopatrzyć. No, niektóre mi się już kończą, więc no, przydałoby się w nie zaopatrzyć. Ach, no dobra, zaczynamy. No dobra, słuchajcie, jedziemy z tą kosmetyczną historią. Miałam się do Was przybliżyć, ale uznałam, że być może ten kadr będzie lepszy zarówno dla mnie, jak i dla Was, bo będę mogła łatwiej sięgać po te wszystkie produkty i być może nie rozwalić kwiatka, który jest za mną, a jest to możliwe, także trzymajcie kciuki. Zaczynam od kategorii, która jest kategorią pojedynczą, bo mam tylko jeden produkt z nią związany i chodzi mi o kategorię akcesoriów. Jedno, jedyne akcesorium, które Wam polecam, które jest ogólnodostępne, tanie i dobre, to gąbeczka Vibo. Jest to miękka gąbeczka do makijażu, jak tutaj informuje oczywiście nasz producent, umożliwia precyzyjną aplikację w najtrudniej dostępnych miejscach. I to jest prawda, słuchajcie. Jak wiecie, ja mam trochę tych gąbeczek. Mam gąbeczki z AliExpress, mam oryginalny Beauty Blender, posiadam również tę gąbeczkę, także trochę ich mam. I uważam, że ona jest po prostu rewelacyjna. Jest mięciutka, łatwo się ją czyści. I tutaj właśnie też się zdziwiłam, bo niektóre z Was pisały,
Chyba gdzieś to widziałam pod jakimś filmikiem innej youtuberki, że te gąbeczki są sobie nierówne, czyli jedna się komuś trafiła spoko, a za to następna felerna. Także ja nie wiem, ja mam trzy i one mi jak najbardziej fajnie służą. Tutaj jeszcze jedną mam w zapasie, także cieszę się, że ją kupiłam. Ona kosztuje około 20 zł i jest jak najbardziej fajna, porowatość ok, kształt rośnie tak milutko jak Beauty Blender i słuchajcie, ja bym ją poleciła i uważam, że jak za tę cenę to Vibo się postarało i jest to bardzo przyjemne akcesorium do używania na co dzień. To jest jeden jedyny produkt z tej kategorii i mam też jeden jedyny produkt, jeśli chodzi o bazę. Jest to baza, tak, Maybelline, a Master Prime, musiałam się przypatrzyć, słuchajcie, jest to baza pod podkład zmniejszająca widoczność porów. Jak wiecie, ja nie stosuję takich baz na co dzień, w sensie wklepywania tego codziennie, bo też mam krem, też mam różne produkty, które wklepuję nie zawsze. Odnoszę się tylko i wyłącznie do bazy, ale ta uważam jest jak najbardziej w porządku. Wydaje mi się, że w cenie regularnej ona kosztuje około 30 zł, słuchajcie. Także warto się w nią zaopatrzyć. Faktycznie zmniejsza pory, to jest fajne uczucie. Ona ma taki ładny kolor, taki naturalny, beżowy. Także polecam Wam ten produkt jak najbardziej. No i jeśli chodzi o paletki, to mam tutaj dwie paletki, które skradły moje serce. Zastanawiałam się, czy zawrzeć, o, zaraz coś zniszczę, czy zawrzeć, słuchajcie, w tym filmiku tę paletkę z Eveline Byrne. I to prawda, ona jest dobra, ale ja jej nie używam aż tak często, żeby była ona moją ulubioną, a te dwie paletki, które Wam zaraz przedstawię, to faktycznie są moimi ulubionymi, bo używam ich dosyć często, nawet kilka razy w tygodniu, a jeśli chodzi o cień bazowy z tych paletek, to używam ich codziennie. I mowa tutaj o paletkach oczywiście Peach Desire, czyli paletę cieni do powiek o aromacie owocowym w ciepłych barwach, inspirowanych kolorami brzoskwini. Uwielbiam ją, te kolory są po prostu przecudne. Gdzieś tutaj mi zniknął pędzelek, ale ja bardzo często, jak widzicie, po nią sięgam, również po ten cień bazowy i ona jest bardzo, ale to bardzo wydajna. Ja praktycznie tutaj nie widzę zużycia, a używam jej, tak jak już mówiłam, bardzo często. Druga to jest Choco Bones. Też Wam pokażę, jak wygląda, bo jest już troszeczkę zmaltretowana, ale kolory również ma piękne, do takich dziennych makijaży dla zwykłych nas, zjadaczek chleba, no i również cień bazowy często używam, kolory są bardzo dobrze napigmentowane, no i przede wszystkim są to tanie palety, bo one kosztują, z tego co pamiętam, około 20 zł, także te palety bardzo Wam serdecznie polecam. Jeśli chodzi o produkty do ust, to mam ich tutaj troszeczkę. Wy też myślicie, ale myślę, że nie będziecie zaskoczeni, jeśli przywołam tutaj dwie pomadki. Ja zawsze zapominam, jak one się nazywają, Super Stay Matte Ink marki Maybelline. Pokazuję tutaj dwa kolory, bo to są właśnie te dwa kolory, które ja posiadam w swojej kolekcji, ale tak jak już mówiłam, nie powiedziałam ostatniego słowa. Ja mam dwa kolory, Visionary Huntress, czyli 90 i 95. One są po prostu cudowne. Ja wiem, że to są takie dosyć niespotykane kolory na ulicach i słuchajcie, wydaje mi się, że no pewnie one nie są dla każdego, bo robią taką trupią twarz. Ja lubię taki trupi efekt, lubię być takim trupkiem. Także tak to wygląda. Dzisiaj na ustach mam kolor Huntress. Także tak ona się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzisiaj, słuchajcie, stałam na przystanku i jeden pan machał do mnie za szyby i pokazywał OK. Także i uśmiechał się, także nie wiem, czy podobały mu się moje trupie usta, czy niebieski makijaż, ale było to bardzo miłe. Mam również pomadkę, która była u mnie nowością kilka miesięcy temu, bo ja wtedy po raz pierwszy ją zakupiłam w tej promocji w Rossmanie i ona ze mną została. Mam w kilku kolorach. Tutaj pokażę Wam w kolorze Red Passion i są to pomadki wraz z konturówką, czyli taki zestaw do makijażu ust, matowa pomadka w płynie i konturówka. Wiecie, że ja jestem szalona i trzymam opakowania,
zwłaszcza jeśli są to produkty nowe, a ta nawet jeśli nie jest nowa, no to ja i tak ją trzymam, chociaż widzę, że trochę mi się tutaj zabrudziła. I wyglądają te produkty następująco. Bardzo serdecznie polecam. Jest to taki mat, który ja lubię, czyli nie taki tępy, ale jednocześnie komfortowy w użyciu, w noszeniu. I bardzo piękna czerwień, taka wyrazista, chłodna, cudowna. Także bardzo serdecznie Wam je polecam. Wydaje mi się, że one w cenie regularnej kosztują około 20 zł. No i pomadki, które uwielbiam i których mam, wydaje mi się, że w mojej kolekcji około 5, czyli pomadki również wraz z konturówkami K-Lips. Słuchajcie, ja tutaj przyniosłam, żeby Wam pokazać dla przykładu 3 kolory. To jest Neutral Beauty, Pink Poison i Lovely Lips. Także to są te, których używam najczęściej, a w lecie bardzo często sięgałam po tą Neutral, bo ona pasowała do takich szalonych makijaży i one też nie są zbyt obciążające, jednocześnie trzymają kolor i jak za tę cenę, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Mam mnóstwo kolorów i uważam, że są one cudowne. Jeśli chodzi o konturówki, to nie używam ich tak często, ale też uważam, że są dobre i są godne polecenia. Tu mam akurat Neutral Beauty i Pink Poison, także wyglądają one następująco. Także jak najserdeczniej Wam polecam. Uważam, że jak za tę cenę są to genialne produkty. Jest to marka tania, Lovely. Oczywiście można powiedzieć, że to są podróbeczki Kylie, no ale też spójrzmy prawdzie w oczy, nie każdego stać na taką drogą pomadkę. Ja się cieszę, że są takie zamienniki, także mi to w zupełności nie przeszkadza, że coś takiego wychodzi na rynek, coś takiego jest tworzone i coś takiego znalazło się w mojej kosmetyczce. Dobra. I jedna z moich najbardziej, tak? No, wydaje mi się, że tak, jedna z moich ulubionych kategorii, czyli rozświetlacze. Jeden rozświetlacz już możecie podziwiać. Dzisiaj sobie zaszalałam, stwierdziłam, a walnę sobie, co tam, dobra. I jest to rozświetlacz Golden Highlighter, czyli ten rozświetlacz z Lovely, który wszystkie bardzo dobrze znamy i kochamy, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ja mam oczywiście w swojej kolekcji też Silver, ale on przeszedł małe załamanie, bo słuchajcie, spadł mi i nie czuję się zbyt dobrze, także wolałam go tutaj nie tachać. I wiem, że powstają też nowe kolory, także ja na nie będę polować. Na pewno Pink Bite, z tego co pamiętam, taki Rose Gold, to po prostu no to jest cudo. I jak zobaczyłam te nowe rozświetlacze, to stwierdziłam, że na pewno też będzie to fajny produkt, ponieważ ten daje taką niesamowitą taflę, bardzo ładnie się utrzymuje i to jest taki piękny blask, słuchajcie, który nadaje się na każdą okazję. Nawet do makijażu dziennego, chociaż u mnie makijaż dzienny jest makijażem wieczorowym. I kolejny rozświetlacz to Chrome Drops, czyli Liquid Illuminator. Ja mam w odcieniu, wydaje mi się, że 02, jest to płynny rozświetlacz do twarzy. Poczekajcie chwilę. O! No dobra, chwilę mnie nie było. Płynny rozświetlacz do twarzy w kolorze... A, ja mam numer 1. No dobra, słuchajcie, on wygląda następująco. Ja robiłam osobny test na kanale, także jeżeli nie widziałyście, to Was do niego odsyłam. To jest taki rozświetlacz, który daje mega mocny blask, oczywiście płynny rozświetlacz. Wystarczy naprawdę niewielka kropla. I sam fakt, że go polecam, to słuchajcie, ja tak nie przepadam za płynnymi rozświetlaczami, a ten to jest po prostu mocarz. Nie próbowałam go dodawać do podkładu, oczywiście można to robić, można go również stosować w kącikach, jako zabawę halloweenową. No nie, może nie, ale można go stosować jako cień do powiek, jak najbardziej, ja uważam, że on jest genialny.
I ja się zastanawiałam, nie zastanawiałam się nad tamtym kolorem, bo ten tamten był taki brązowy. Ja wiem, że to był taki jasny brąz i być może on by fajnie podkreślał opaleniznę, ale ja jako fanka różu to po prostu chodziłam za tym rozświetlaczem i też go kupiłam za jakieś 10 zł. On często jest w promocji, także bardzo serdecznie Wam polecam. No i ten rozświetlacz, który skradł moje serce, bo on jest po prostu inny od wszystkich, a mowa tutaj o rozświetlaczu Selfie Loose Shimmer. Ja mam w trzech kolorach, które się prezentują następująco. Powiem Wam, że ja najczęściej używam koloru fioletowego. Być może to dziwne, ale tak jest. Ja pokażę Wam, o, być może Wam pokażę, jak on wygląda, bo on nie jest podobny do innych rozświetlaczy. Zawiera takie przecudne drobiny i to jest taki blask srebra połączonego z kolorem. Pokażę Wam również, bardzo się jaram, co? Pokażę Wam również ten różowy. Postaram się przynajmniej. O! Czy Wy to widzicie? To jest przepiękny blask. Ja, wydaje mi się, że już Wam pokazywałam te rozświetlacze. Oczywiście to rozświetlenie można stopniować. To nie jest tak, że nakłada się, słuchajcie, i wygląda się jak na imprezę Halloween. Ja zaraz Wam to pokażę. Pokażę, jak wygląda bez żadnej bazy, jak te rozświetlacze się prezentują i jakie one mają po prostu wielowymiarowy błysk. No po prostu cudo. Pokazałam Wam te, bo to są te, których ja najczęściej używam. Ale pokażę Wam też Golden Highlighter. Słuchajcie, zrobimy takiego lekkiego słoczyka. I wyobraźcie sobie, jak one wyglądają na mokrej bazie. Jak tutaj dają taki niesamowity blask. No jak dla mnie to jest po prostu zwycięstwo. A że jestem królową rozświetlaczy, to teraz bym sobie tak jeszcze mogła, wiecie, uhuhu, no mogłabym. Ale no przyznajcie, że wyglądają one przepięknie. A już nałożone na mokro dają taką taflę, że no naprawdę widać Was z kosmosu. Po drugiej stronie ulicy to z pewnością. Także jak najserdeczniej Wam polecam. Jeśli chodzi o róże, to ja mam swoich ulubieńców. Słuchajcie, bardzo dużo różów do policzków pokazywałam Wam w filmie o różach do policzków i tutaj chciałam wybrać taką trójeczkę, a właściwie dwójeczkę moich ulubieńców, bo mam również ten All Blusher, mam te malutkie róże z Lovely, ale postanowiłam pokazać Wam coś z Bourjois, czyli moich ulubieńców, których po prostu używam nagminnie, a mowa tutaj oczywiście o tych przesłynnych, przesławnych różach. Ja mam w odcieniach 95 i 92. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Postaram się Was nie razić, ale dla mnie te kolory są przepiękne i one po prostu są tak wydajne i ja zawsze wącham i mają lusterko. Ja sobie zostawiłam również te, no wiem, że być może nie jest to zbyt popularne, ale ja sobie zostawiłam również te pędzelki, bo lubię ich używać, mimo tego, że większość osób je wywala, ale ja lubię używać. No i mój hit hitów, czyli po prostu rozświetlacz z Vibo. Pewnie wiecie jaki. Jeśli mnie oglądacie, to na pewno wiecie jaki. Jest to 01 i oczywiście mam tutaj opakowanie, czyli Ecstasy i 01, która jest wzorowana na Narsie, czyli po prostu taki róż ze złotą poświatą. Uwielbiam go, jest po prostu genialny i dlatego go też chyba trzymam w pudełeczku, żeby mi się nie zniszczył, żeby nic mi się z nim nie stało i żeby bardzo dobrze się konserwował. Także tak się prezentowała moja trójeczka róży. I słuchajcie, do brzegu zbliżamy się już prawie do końca, chociaż nie zbliżamy się do końca. Jeśli chodzi o brwi, to mam oczywiście pomadę do brwi i to też wiecie, jeśli jesteście ze mną na bieżąco, bo ja tej pomady używam bardzo często. Jest to Vibo Eyebrow Pomade w odcieniu Soft Brown. Wygląda ona tak. Oczywiście pokażę Wam wnętrze, ale nie bijcie, no bo ona jest dosyć mocno zjechana. Już za niedługo pewnie zacznę drugi słoiczek, ale
uwielbiam ją doskonale, ujarzmia włoski i kolorystycznie również mi odpowiada i co najważniejsze trzyma się cały dzień także pod wpływem różnych warunków atmosferycznych, co jest bardzo ważne, także do brwi mam to. Jeśli chodzi o tusz, to niezmiennie moim ulubieńcem jest Curling Pop Up Mascara z Lovely. Trochę wyprzedzam fakty, także to jest ten żółty tusz, który wszyscy znamy. I oczywiście czarna kredka do oczu, to jest Incredible Black Matte and Lasting z Vibo, która również wiele razy pojawiała się w moich filmach, także też jeśli jesteście ze mną cały czas, to wiecie, że ona bardzo często mi towarzyszy i że ją po prostu uwielbiam. Jeśli chodzi, słuchajcie, o produkty do makijażu twarzy, a głównie do konturowania, brązowienia i również mam jeden tutaj róż w zestawieniu, to słuchajcie, moim zdecydowanym ulubieńcem jest oczywiście paletka I Choose What I Want z Vibo. No i ja mam tutaj tą kasetkę do, jak tutaj producent mówi, wypełniania wybranymi przez siebie kolorami. Ja mam tutaj zarówno rozświetlacze, jak i pudry do konturowania. Zaraz Wam pokażę jej wnętrze. Jedyne, co mnie troszeczkę razi, słuchajcie, to jest to, że być może ona nie jest wykonana z takich doskonałych materiałów, ale pokażę Wam wnętrze, chociaż wydaje mi się, że też ją u mnie widziałyście. Ja mam tutaj bezbarwny puder fiksujący, nie urywa, taki sobie. Tutaj mam Fiesta, róż do policzków, bardzo ładny, holograficzny, mieniący się takim blaskiem, że głowa boli, słuchajcie. Tutaj mam Cayenne, róż do policzków, bardzo podobny do tego tutaj Ecstasy Vibo, również bardzo wielowymiarowy połysk, uwielbiam. Tutaj mam Moonlight, czyli holograficzny rozświetlacz do twarzy z takimi rose goldowymi właśnie drobinkami. Przecudny Sweet Coffee, który wiele razy Wam polecałam, pasuje do każdego typu karnacji. Taki ładny, oliwkowy odcień, który nie robi plam. No i ostatni bronzer do twarzy, czyli Chestnut. Uwielbiam tę paletkę. Oczywiście bardzo dużym plusem jest to, że można ją wszędzie ze sobą zabrać, a to, że ja mam to pudełko, to już w ogóle wszędzie mogę ją ze sobą zabierać i nic się jej nie stanie złego. Także bardzo się cieszę, że w jednej palecie, takiej drogeryjnej, bardzo taniej. O, słuchajcie, ja tutaj już jestem cała w rozświetlaczu. O, to pójdzie do prania. Także w takiej jednej drogeryjnej palecie jestem bardzo zadowolona, że można znaleźć tyle świetnych produktów. Ja mam jeszcze wkłady, których nie użyłam, ale one czekają na swój debiut. Na razie ona jest po prostu bardzo wydajna i polecam Wam bardzo serdecznie. Mam również bronzery do twarzy. New Edition Golden Glow Light Beige i rozświetlający bronzer do twarzy również z Lovely. Tutaj są oczywiście dwa przykładowe. Bardzo fajne oliwkowe odcienie, takie jak większość nas Polek lubi, czyli takie nadające twarzy bardzo ładny kontur, bardzo ładny odcień brązu. No i też ten szczególnie bardzo ładnie wyglądał, jak robiłam sobie sztuczną opaleniznę, a jeśli mowa już o opaleniznie, to po prostu hitem lata dla mnie był Beach Cruiser. Ja mam w odcieniu 01 Sandstorm. Trochę już ze mną przeżył, pokażę Wam z bliska, jakie jest użycie. Uwielbiam go, ja go używałam do brązowienia. Część osób myślała, że jestem zbrązowiała od słońca, ale to jest nieprawda. No, on daje intensywny kolor, jest bardzo napigmentowany, także to też trzeba uważać, daje efekt soft focus, nadaje się do konturowania, idealnie się blenduje, tak to wszystko prawda i faktycznie cera wygląda, jakby była muśnięta słońcem. Ja dzisiaj go też używałam, wiecie, że ja lubię przesadzać z bronzerem, ale on po prostu jest świetny i no aż się nie chce przestawać, no jest genialny. I mam tu oczywiście też czekoladki, Creamy Chocolate, Toffee Chocolate, to są moje ulubienice ostatnich miesięcy, czekoladowy, matowy puder do brązowienia twarzy. Oczywiście pokazuję Wam przykładowo, bo wiecie, że ja uwielbiam wszystkie czekoladki, ale to są te, o, ktoś tam do mnie pisze, ale to są te, które ostatnio skradły moje serce i których używam nagminnie, także bardzo serdecznie polecam. No i oczywiście nie mogłoby tutaj zabraknąć w tym zestawieniu 3 Steps to Perfect Face, czyli Contour Palette z Vibo.
Zaraz Wam pokażę, jak wygląda, tylko ukryję troszeczkę tutaj lusterko. Po pierwsze, ona pięknie pachnie. Ten kolor jest idealny. Rozświetlacz również. Jest to paleta idealna do podróży. Kolor, ten tutaj różu, również posiada takie wielowymiarowe drobiny i ta paleta ładnie pachnie. Nie wiem, czy ja to wcześniej zauważyłam. O, walnęłam się. Słuchajcie, róż wylądował mi na nosie, ale to nic. No i co my tutaj mamy? Mamy prasowany puder matujący w kamieniu, rozświetlacz na kości policzkowe i róż do policzków, także idealne trio. Jak widzicie, już trochę jest zmanierowane u mnie, ale też często używam i też zabieram w podróż ten produkt. No bo co? No bo co? Trzy produkty w jednym. Jakby chciał, to bym mógł jeszcze wykonturować załamanie. Także żyć, nie umierać po prostu. No i słuchajcie, przechodzimy do dwóch ostatnich kategorii, które tutaj zgromadziłam, czyli do korektorów i podkładów, no i później sukcesywnie do pudrów. Jeśli chodzi o korektory, to myślę, że nie będziecie zdziwieni tym faktem, że ten korektor znalazł się tutaj w zestawieniu, czyli coś, co ja maltretowałam zgodnie z użyciem i po prostu każdego niemal dnia. Anti-Age Eraser, genialny korektor, gąbeczka mi nie przeszkadzała, także ja ją sobie tutaj zachowałam i ona ze mną była, nic się jej tutaj nie działo. Jak widzicie, napisy trochę mi się starła, to dlatego, że no tak jak mówiłam, używałam go bardzo często. Mam nadzieję, że w niego się zaopatrzę po raz kolejny. Świetne krycie, idealne. Ja również go używałam jako bazę na powieki, podcienie, świetne. Jeśli chodzi o korektor, który również jest w moich zbiorach i od dawna ja go regularnie polecam, to jest Healthy Mix Bourjois. Ja mam w odcieniu 51, także tak jak podkład. No i on jest również mocarny. Nie jest to takie krycie mór beton, ale jest to takie średnie krycie, które mi odpowiada. Ja też nie mam, być może tak mi się wydaje, ale nie mam zbyt dużych problemów z kryciem, jeśli chodzi o z workami, więc nie potrzebuję takiego jakiegoś mega solidnego krycia. I to jest takie średnie i jak najbardziej mi odpowiada. Drogerina półka, dostępny. Ach. I dla kogoś, kto nie posiada takich wielkich, megaśnych, tylko potrzebuje troszeczkę krycia, to mam tutaj też Magic Pens Lovely. Ja go bardzo lubię. I podobne właściwości ma tutaj Deluxe Brightener, czyli produkt z Vibo. To są takie, o, coś mnie sędzi. To są takie, słuchajcie, korektory, które nie kryją być może zbyt mocno, ale jak dla mnie są w sam raz, mają bardzo lekką konsystencję, zwłaszcza ten brightener, no to tak, on jest troszeczkę rozświetlający, więc ładnie wygląda na zmęczonej skórze, jak wstajemy po takiej nocy, takie, no to bardzo się dobrze nada na taką sytuację, bardzo ładnie rozświetla, tak jak wspomniałam, no i również służy mi jako baza na powieki, tak to jest, to prawda. No i ostatni korektor, to jest Lasting Finish Brimble w odcieniu 001, tak? 001 Light Ivory. I przy okazji zareklamuję podkład, bo podkład bardzo lubię. W sumie się zdziwiłam, słuchajcie, bo jest to podkład, który ma takie dosyć niewielkie krycie, a ja jestem bardzo z niego zadowolona. Ma on troszeczkę różowe podtony, ale posiada taką świetną, o, patrzcie, taką potężną szczotę, bardzo ładnie pachnie i daje takie lekkie wykończenie, takie bardzo naturalne, że skóra wygląda tak, słuchajcie, jakby faktycznie nie miała zbyt wiele tego podkładu. Także to jest na pewno podkład dla miłośniczek takiego naturalnego looku. Jak najbardziej polecam. Ja mam w odcieniu, czy ja już to mówiłam, 010 Porcelain, także w innym niż ten korektor. I oczywiście mój podkład podkładów, mój wieczny ulubieniec, mój Revlon, ach, mój Revlon, 150 baw, pełne krycie, matowe wykończenie, to jest to. I oczywiście on jest ze mną już od wielu lat i zostaje, i słuchajcie, ja go uwielbiam i powiem Wam teraz, że zastanawiam się, który jest dla mnie lepszy, czy ten Golden Rose Total Cover, który uwielbiam, który też jest dzisiaj na mojej twarzy, czy ten, bo po prostu one obydwa są genialne i również Wam polecam, zwłaszcza, że to nie jest drogi podkład, to nie jest tani podkład, co ja mówię. I warto się skusić w tej promocji. Ja wiem, że na Kokolicie i w drogeriach internetowych on wychodzi sporo tań. Wiecie co?
po prostu wszędzie mam ten rozświetlacz. Ja wiem, że na Kokolicie on wychodzi dużo, dużo taniej i w różnych innych drogeriach internetowych, ale jak wiecie, ja nie lubię po prostu kupować online i tak to jest, także ja go w promocji tej kupiłam. Czasami jest również w innych drogeriach stacjonarnych dostępny za 3 dyszki, także jak najbardziej Wam polecam. Ja ten podkład uwielbiam. On jest po prostu, jest longer foundation, czyli macie jakąś taką długą imprezę, musicie wyglądać nieskazitelnie, to on jak najbardziej nadaje się na tę okazję. No i przechodzimy do ostatniej kategorii. Czy ten film będzie długi? Wydaje mi się, że zbyt długi, ale mam nadzieję, że się ze mną nie wynudziłyście. I tutaj będą pudry do twarzy. Najpierw pokażę Wam czekoladki, bo jak wiecie, i to już wspominałam wiele razy, czekoladki uwielbiam, ubóstwem i podobają mi się. I tutaj mam jedną, która jest już na wykończeniu. To jest puder ryżowy, a tutaj mam bananowy, czekoladowy puder do twarzy z ekstraktem z nasiona kakao. No i słuchajcie, ten lepiej matuje, jeśli miałabym powiedzieć, a ten bardzo ładnie wyrównuje, pięknie gładko wygląda skóra. Czy on pachniał bananem? Nie pamiętam. Chyba syntetycznym bananem, tak, ale bardzo ładnie, warto wąchać, także polecam do wąchania też. Oczywiście mam tu puder banana loose powder i rice powder. Ten się u mnie sprawdza, jeśli chodzi o matowienie, szczególnie czoła. Ten bardzo ładnie wygląda pod oczami, jak i na całej twarzy. Być może nadaje taki lekki koloryt, ale jakoś mi to nie przeszkadza i ja uważam, że on jest cudny. I to jest półtransparentny, lekki produkt. Ten jest matująco utrwalający. Także jak najbardziej myślę, że dobrze znacie te produkty i że nie trzeba się tutaj nad nimi rozwodzić. Oczywiście mam tutaj HD Mineral Loose Powder i Bamboo Loose Powder, czyli dwa te takie pudry, które też wyszły razem. Ten jest mineralny, transparentny, który silnie matuje i to jest prawda. Nadaje on znacznie lepszy mat niż ten tutaj, no ale to też jest bambusowy, matujący puder do twarzy. Nadaje ten mat, ale być może nie tak silny jak ten. Ten się nadaje bardzo też do zdjęć. Oba Wam bardzo serdecznie polecam. Jeśli będziecie widzieć w szafie Lovely, to jak najbardziej. No i słuchajcie, ostatni produkt w dzisiejszym zestawieniu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Ale ostatni produkt, który dzisiaj posiadam i który jest pod opieką gumki recepturki, żeby nic się z nim złego nie stało, to jest Marshmallow Sweet Kissing Powder, czyli aromatyczny puder do twarzy i ciała. I to nadaje taki piękny mat, wyrównuje koloryt, cera wygląda po prostu przepięknie, no i po prostu też jest dobry w smaku. Ja go już na moim kanale testowałam, smak też testowałam, także jak najbardziej Wam polecam jako deser, najpierw na twarz, później do buzi. Także słuchajcie, tak wygląda moja lista ulubieńców drogeryjnych, jeżeli chodzi o promocje w Rossmanie. Mam nadzieję, że coś tutaj wpadło Wam w oko i coś tutaj z tych rzeczy wpadnie do koszyka. Są to produkty, których używam od ładnych paru miesięcy, a przynajmniej w większości z nich, a nawet wydaje mi się, że 80%. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Cieszę się też, że większość z tych produktów, które tutaj pokazałam, to one są ogólnodostępne i są tanie i są dobre. I z tego się cieszmy, wspierajmy polskie marki, no. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film nie był dla Was przydługawy. Dajcie znać, co zamierzacie kupić w promocji i czy któryś z tych tutaj moich produktów trafi na Waszą wishlistę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Bardzo chętnie poczytam wszystkie komentarze od Was. No i co? Żegnam się. Do zobaczenia w następnym filmiku. Idę zmywać ten rozświetlacz z ubrania. No, także do zobaczenia. Cześć!